Jak stosować oliwę z oliwek? Oczywiście najprostszy sposób to jest troszkę oliwy na kromkę, na to pomidor i ser, no i jest problem rozwiązany. Ale oczywiście tak na poważnie, stosowanie oliwy z oliwek jest czymś bardzo fajnym, ponieważ bardzo łatwo zastosować oliwę oliwek do całej masy rzeczy. Tutaj jednak musimy pamiętać o czymś bardzo, bardzo ważnym. O stosowaniu na zimno i o stosowaniu pod wpływem temperatury, na przykład do smażenia czy do innych tych rodzajów przygotowania potraw, gdzie używamy wyższą temperaturę. I tutaj musimy pamiętać, że wówczas używamy oliwy z oliwek rafinowanej, która ma punkt dymienia w temperaturze ponad 200 stopni. I w jej przypadku użycie tego rodzaju oliwy po prostu nie wpłynie w sposób negatywny i na potrawę, i oczywiście na nasze ciało. Ale kiedy mowa o oliwie extra virgin, czy o innych rodzajach oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia na zimno, niedługo pojawi się materiał o tych rodzajach oliwy z oliwek, takie oliwy stosujemy na zimno, czyli bez obróbki termicznej. Albo też dodajemy do potrawy, kiedy ta już została poddana obróbce termicznej i już jest po prostu, można powiedzieć, wystudzona. I tutaj zastosowanie oliwy z oliwek jest bardzo, bardzo szerokie. Właściwie można je użyć wszędzie. Czy to mówimy o sałatkach, czy to do chleba, jako na przykład coś, co może zastąpić nam margarynę, masło. Do pizzy, do warzyw, na przykład warzyw, które zostały wcześniej uduszone, ugotowane, upieczone, wystygną, możemy polać oliwą z oliwek, ale to też sosy i dipy. Coś, o czym niestety często zapominamy, a coś bardzo, bardzo fajnego. Zapominamy też o tym, że oliwa z oliwek może być też stosowana jako na przykład marynata. Kiedy to, co marynujemy, kiedy nasiąknie oliwą z oliwek i to przygotujemy, to efekt jest naprawdę rewelacyjny. Ale też możemy użyć oliwy z oliwek do makaronu, do ryżu jako sos. Pamiętajmy, chyba zapomniałem, że oliwa z oliwek to nie tylko ten czysty smak, ale też możemy kupić oliwy z oliwek o różnych smakach, gdzie wcześniej dodano nie tyle aromaty, tylko na przykład jakieś właśnie dodatki innych przypraw, które powodują, że ta oliwa z oliwek ma naprawdę całą gamę różnych smaków. I to jest coś, co jeszcze bardziej powoduje, że oliwa z oliwek jest czymś uniwersalnym. Ta oliwa jest czymś genialnym, jeśli właśnie spojrzymy na nią przez pryzmat, do czego ją możemy dodać, bo możemy ją dodać właściwie do wszystkiego i wszędzie tam znajdzie się rewelacyjnie, nie tylko podkreślając smak, ale dodając też smak swój. Bardzo fajne. Naprawdę warto spróbować tych oliw z dodatkami innych, z jakichś przypraw. Coś genialnego. Ale kuchnia to nie wszystko. Ponieważ oliwa z oliwek to też pielęgnacja, kosmetyki. I stosujemy ją do pielęgnacji skóry, włosów, a także paznokci. Nawilżenie, regeneracja, ochrona przed tymi czynnikami zewnętrznymi, m.in. przed promieniowaniem UV, to jest również coś, w czym oliwa z oliwek się świetnie sprawdzi. I musimy tylko o tym pamiętać, żeby kupić odpowiednią oliwę i w odpowiedni sposób ją stosować. Kupujemy rafinowaną do obróbki termicznej. Kupujemy z pierwszego tłoczenia na zimno i stosujemy na zimno sałatki, sosy, makarony, ryż, albo też do potraw, które już przeszły tą obróbkę termiczną i wtedy możemy to dodać. I naprawdę eksperymentujmy z tymi różnymi przyprawami dodatkowymi, żeby to było coś fajnego, nie tylko świetnie wpływającego na nasze ciało, ale co ważniejsze, smacznego. A pielęgnacja, używanie oliwy z oliwek jako kosmetyku też jest czymś bardzo, bardzo fajnym i naprawdę czymś banalnym. I tu oczywiście używamy oliwy z pierwszego tłoczenia na zimno. Tutaj nie używamy oliwy rafinowanej, bo jednak, chociaż jej trwałość jest o wiele dłuższa, to rafinacja powoduje, że traci część tych substancji, właściwości, jakie powinna posiadać. A chcemy, jak zawsze, żeby tego było jak najwięcej. Czyli to zastosowanie jest czymś prostym, banalnym. Pozostaje nam tylko iść do sklepu i troszkę pomyśleć, do czego możemy ją dodać. Ale naprawdę kanapka, ser, pomidor i oliwa z oliwek, może jeszcze troszkę szczypiorku i czosnku, czy może cebuli i najlepsze danie na świecie. No i do pizzy też świetna sprawa. No ale koniec tego dobrego. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Wiesz coś więcej, wiesz coś lepiej, sekcja komentarzy. Zapraszam też na inne kanały. Wszystkie linki w opisie. Do zobaczenia i do usłyszenia ponownie.